W tamtym tygodniu informowaliśmy, że oddział urologiczny w Legnickim Szpitalu nadal jest zamknięty. Teraz puste sale są także na pulmonologii. Powód ten sam, co w przypadku poprzedniego oddziału. Na tą chwilę niestety nie mamy lekarzy chętnych, którzy by chcieli pracować na oddziale, a to jest podstawa, żeby ten oddział mógł funkcjonować. Oddział pulmonologiczny powstał w 2010 roku. Do tej pory pracowało w nim 3 lekarzy. Obecnie został tylko 1 specjalista. W Legnicy nie było tradycji, nie było takiego oddziału nigdy. Najczęściej jest tak, że lekarze, którzy robią specjalizację, którzy odbywają staże w danym szpitalu, decydują się na określoną specjalizację, decydują się na określoną ścieżkę zawodową i często wtedy również wiążą swoją przyszłość z danym miejscem. Dyrekcja szpitala nadal szuka specjalistów w tej dziedzinie. Akurat w dniu dzisiejszym dyrektor HAP wybrał się na spotkanie do Wrocławia, rozmawia z konsultantem wojewódzkim do spraw pulmonologii w towarzystwie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, także próbujemy znaleźć rozwiązanie, próbujemy znaleźć chętnych do pracy w naszym szpitalu i do świadczenia usług na oddziale pulmonologicznym. Jeśli jednak specjalistów nie uda się znaleźć, szpital zamknie oddział pulmonologiczny w czerwcu tego roku.